Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam po dość długiej przerwie w spotkaniach ze Słowem i Muzyką. W zasadzie przez cały maj głosiłem krótkie homilie w ramach cyklu Młode Homilie, realizowanym we współpracy z Aspektami, czyli dodatkiem naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do tygodnika katolickiego Niedziela. Stąd moja nieobecność na tym kanale. Myślę, że w najbliższym czasie wrzucę tu również na kanał ten cykl homilii wygłoszonych w ramach młodych homilii. A na dzisiejszą niedzielę, w uroczystość zesłania Ducha Świętego, chciałbym zwrócić uwagę na słowa z psalmu, które mówią o tym, że Bóg stwarza wszystko, napełniając to, co stwarza, swoim duchem. Wszystko, co Bóg stworzył, jest napełnione Jego duchem. Także muzyka jest napełniona Jego duchem. Tak zresztą święta Hildegarda z Bingen to odkryła. Bóg dał jej to poznać, że muzyka została dana przez Boga człowiekowi po to, aby prowadzić człowieka do Boga. W takim kluczu mniej więcej muzykę rozumieli starożytni, że przez muzykę można zaprowadzać ład w człowieku, harmonię, ale istnieje też taka muzyka, która tę harmonię burzy i wprowadza niepokój i chaos we wnętrze człowieka. I chciałbym dziś postawić pytanie wszystkim muzykom, szczególnie muzykom kościelnym, organistom, dyrygentom, śpiewakom. Na ile odkrywasz rzeczywiście to autentyczne Boże tchnienie w muzyce, którą wykonujesz na liturgii? W świętej muzyce, bo można być naprawdę wybitnie uzdolnionym organistą, dyrygentem, śpiewakiem, instrumentalistą, ale widzieć tylko piękno nut, piękno dźwięków, kunszt kompozycji, harmonii, zachwycać się cudownym brzmieniem instrumentu, który mamy w kościele, ale czy idzie za tym jeszcze to coś więcej? Czy masz świadomość, że w tym wszystkim jest Boży Duch, który chce także dotykać twojego serca, nie tylko pomagać w modlitwie tym, którzy przychodzą na Eucharystię, ale także przede wszystkim działać w twojej duszy? Ja tak przeżywam muzykę i czuję w niej to Boże tchnienie, tchnienie Bożego Ducha. I mam nadzieję, że wy też to tak właśnie czujecie na dzisiejszy wieczór, bo tak publikuję tę katechezę. Na dzisiejszy wieczór proponuję wysłuchać Marsza Pontyfikalnego Charlesa Gounoda, nagranego na organach kościoła w Dresdenku. To jest powrót do tego kościoła, z którego muzyka wybrzmiała w ostatnim opublikowanym spotkaniu ze Słowem i Muzyką, które się ukazało w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Tam był dość medytacyjny utwór Christ du Lamm Gottes, Siegfried Kargelerta. Dziś pełen oczywiście energii, blasku, dostojeństwa, Marsz Pontyfikalny Charlesa Gounoda. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego utworu i do udziału w kolejnych spotkaniach ze Słowem i Muzyką. Szczęść Boże!